Szanowni Państwo, cieszę się, że będę miał okazję spotkać się z Państwem na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie, gdzie ścierać się będą wizje przyszłości Polski, Europy i całego świata. Będziemy wspólnie zastanawiać się, jak sprostać wyzwaniom, które stawia przed nami współczesność. Jestem przekonany, że to my, ludzie biznesu i menadżerowie, na równi z politykami i liderami społecznymi, jesteśmy odpowiedzialni za to, jak nasz świat i Polska będzie wyglądać w przyszłości. Europejskie Forum Nowych Idei odbędzie się w nieprzypadkowym miejscu, w Polsce, która z racji prezydencji w Radzie Unii Europejskiej ma szansę pokazać całemu światu, że idea wspólnoty i solidarności, która się właśnie tu zrodziła, jest w wymiarze globalnym szczególnie nam bliska. W dzisiejszym świecie zmiana, nietrwałość i ryzyko są codziennością, z którą musimy żyć i radzić sobie, podejmując codzienne decyzje. W tym trudnym środowisku Europa musi ponownie pokazać i przedefiniować pojęcie konkurencyjności. Nauczyć się zwinnie i elastycznie adaptować do nowych wyzwań oraz rozwiązywać nieznane jeszcze do niedawna problemy. Im szybciej nasze kraje, organizacje, firmy i rynki to zrozumieją, tym szybciej znajdą swoje miejsce w zmieniającym się, niestabilnym świecie. Wszystko to wymaga nowych strategii, otwartych umysłów oraz szybkich decyzji. Moim zdaniem to właśnie to są podstawy europejskiej wizji sukcesu. I o tym chciałbym dyskutować ze swoimi gośćmi podczas panelu Nowe wymiary konkurencyjności. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia w Sopocie.